Mam przyjemność przedstawić Państwu materiał filmowy z sesji zdjęciowej do tomu poezji Części Świata Wewnętrznego. Autorstwa sióstr Natalii i Marty Turostowskich. Wiersze przeniosą czytelnika w magiczny świat bliźniaczek. Tak bliski i znajomy, a jednak tak odległy. Poetki, choć mentalnie w pełni sprawne od dzieciństwa, zmagają się z porażeniem mózgowym, nabytym tuż po urodzeniu w niesprawnym szpitalnym inkubatorze. Do tomu Części Świata Wewnętrznego wybraliśmy 35 wierszy, z których każdy jest zilustrowany wspaniałym zdjęciem. Zastanawiając się nad atrakcyjną formą dla utworów, zaproponowałem współpracę dwóm utalentowanym artystkom. Do projektu dołączyła znana paryska fotograf Anna Marchlewska, wzbogacając każdy poemat o formę wizualną, pozwalającą na dodatkowe zanurzenie się w poezji. Wspaniały obraz serca z okładki, a także wszelkie rysunki są autorstwa malarki Justyny Zawistowskiej, której wkład w projekt był zdecydowanie większy niż dotykający jedynie kwestii sztuki. Twórczość Natalii i Marty stanowi opis nieznanych zdrowym osobom zmagań, specyficznego postrzegania świata i poczucia humoru oraz niewiarygodnego hartu ducha, którego wielu mogłoby im pozazdrościć. Marta jest osobą poruszającą się na wózku. Problemy manualne sprawiają, że wiersze skrupulatnie układa w głowie. Następnie dyktuje mamie, która spisuje je odręcznie na kartce papieru. Mimo to Marta jest duszą towarzystwa i nawet problemy z artykulacją werbalną nie przeszkadzają jej w emanowaniu pozytywną energią na zewnątrz. Natalia jest w stanie poruszać się o własnych siłach na małe dystanse. Jest zamkniętą w sobie wrażliwą osobą i nie może uwierzyć w to, że wiersze, które pisała do szuflady, ujrzały światło dzienne. Powtarzam jej zawsze, że tak naprawdę to ona pozwala mi spełnić własne marzenie o publikacji dobrej książki. A o czym opowiada ich poezja? To pieśni o niezrozumieniu przez świat zewnętrzny. Opowieści o codziennych zmaganiach i trudnym życiu. O tęsknocie za miłością i czułością. To historie o wewnętrznej sile i znajdowaniu w sobie radości życia. Dystansu do własnej osoby i dysfunkcji. To piękne lekcje pokory i wiary we własne możliwości. Wieloletnia praca Natalii i Marty zaowocowała powstaniem na przestrzeni lat kilkuset utworów o bardzo zróżnicowanej tematyce, dotykającej problemów niepełnosprawności, ale także rozbudzających w czytelniku ogromną radość życia. Marta i Natalia były i są dla mnie inspiracją. Ten projekt? Dobrze się bawisz? Wspaniale.
Thank you.